Hej, witajcie, z tej strony Noxy dzisiaj będziemy oglądali grę Danielka Wawelka e, z Golda Jacksonem Jacksem e, w ramach neksjańskiej Akademii. Spróbuję tę grę obejrzeć na tempie 1.25, tak żeby może części z Was, która woli szybsze filmy oglądała się trochę lepiej. Chociaż tak jak się zastanawiam, no część rzeczy będzie bardzo ciężko zobaczyć o, w takim tempie. Więc e, najpierw Daniel gra na Jacksa. Gdzie co? Nie nie da się oglądać na 1.25, jak chce się analizować Sory. Będę musiał po prostu przewijać do przodu czas. A Daniel gra Jaxem na Malfighta. I jeżeli chodzi o tą linię, to jest e, taka linia, na której Jax wygrywa na pierwszym poziomie ze względu na to, że jego Counter-Strike brukuje cały damage z autoataków Malfighta. Eee, wygrywa, powiedzmy, no wydaje mi się, że na trzecim levelu też wygrywa, bo ten Counter-Strike jest bardzo mocny. Kiedy Malphite zbuduje pierwsze przedmioty, Jax zaczyna przegrywać z niewymiany i potem znowu jak Jax pobuduje dużo, zaczyna wygrywać. Dzięki temu, że ma Conquerora i Malphite nie może go zabić. W związku z tym, eee, co chcemy zrobić? No, jeżeli chodzi o walki z Malfight'em, wcześniej, trochę ciężko jest go zabić, dlatego że Malphite może użyć swojego E. Które spowolni atak Speed Jacksa. Także yy, myślę, że pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy chcieć próbować zrobić, jest zrobienie przewagi minionów, czyli jak najszybciej yy, spuszować tą falę. To można zrobić, co ciekawe, na kilka sposobów. Niekoniecznie trzeba bić miniona. Można podejść, nawet agresywnie podejść, zautoatakować za, za od razu Malfighta, żeby ściągnąć agro wszystkich minionów i użyć Counter Strike'a. I dlaczego to puszuje fale? Już Wam mówię, dlatego że Wasze miniony atakują miniony przeciwników, a miniony przeciwników atakują Was. Ale Was to nie boli, bo macie Counter-Strike'a, który blokuje te. Uh, Autoataki. Daniel zdecydował się na razie zautoatakować zauto miniona. Nie wiem dlaczego wycofujesz się tak daleko, bo uh, Okej, okay, Marfite może zacząć z Q, ale jest to mało prawdopodobne. Jeżeli zobaczyłbyś, że on zaczyna z Q, to wtedy wystarczyłoby, żebyś w niego wbił. Dlatego ja osobiście trzymałbym się w miarę blisko. Kto zgarnął First Fresboda, chyba przeciwnicy. Opatrz, teraz Marfight użył E. I to jest moment, w którym możesz go spokojnie zautoatakować. I spróbować się w niego bić. A Malphite ma też Doran Shield'a zamiast potki, także sustain nie jest jego mocną opcją. Myślę, że grasz mało agresywnie. O tutaj powinien już na pewno, powinna polecieć wbita w tego Malphite'a. Co bierzesz na drugim? Q. Dobrze, dobrze. Ktoś na pewno w komentarzach by się już przyczepił, że myszką rozdałeś punkt. O bardzo ładnie. Uniknąłeś jego E. I pięknie. Tutaj mogłeś jeszcze coś lepiej zrobić. Za wcześnie skoczyłeś, bo on był w Twoim zasięgu. Mogłeś zostawić doskok na później, bo popatrz, o teraz miałbyś doskok, żeby. Myślę, że mogłeś jeden albo dwa auto ataki wcisnąć więcej, chociaż w sumie szła ich fala minionów. Także to jest. E... No takie do przedyskutowania jeszcze. Mówię, jakbyś dostał za dużo demage od tych minionów, to może nie byłoby wcale tak bardzo worth. Okej. Okay. kolejny punkt. To jest coś, czego szukasz. E... Na solo linii, zwłaszcza na topie. Topie z długą linią i z przewagą lewela można pokarać. Generalnie, jeszcze ja zagadałem, ale powinieneś cały czas obserwować swój pasek e, doświadczenia. W tym momencie popatrz, ile zdrowia ma ten minion. To jest bardzo dobry moment na to, żeby wbić e, w tego Morphite'a skokiem od razu e, z Q i ściągnąć agro minionów. Tylko tutaj trzeba by działać szybko, nie? Dużo damage dostajesz. Od minionów, ale. No, Jax jest strasznie mocny w early. Popatrz, że walczyłeś w jego minionach. Co nie? Tutaj. Ja osobiście proponowałbym wskoczyć od razu, jak miałeś drugi level. Zastanawiam się, czy mogłeś to szybciej puszcząć. Wiecie? Dajcie mi cofnąć na chwilkę. Jakbyś tutaj cały czas autoatakował. Tą linię, tą falę mogłeś mocno puszować. I w tym momencie. Skoczyć. Myślę, że na poziomie Golda jeszcze ludzie nie obserwują levela przeciwnika. Tutaj ta wymiana była jeszcze dobra, ale zostałeś troszeczkę za długo po tym jego E. O! I nie gonisz. Czy Ignace zabije? Tak, zabije. Nie. 10 zdrowia mu zostało. Ok, bezwarta. Ale nie ma co się wkurzać. Dalej możesz to przekuć jakby w sytuację dla ciebie korzystną. Musisz tylko spuszować jak najszybciej falę. W tym momencie nawet używasz E na falę. Bo to jest moment, w którym musisz puszczać ją i się rikolnąć. I Daniel, robisz duży błąd. Tracisz expa. Nie jesteś w stanie walczyć z Malfightem, który tutaj wróci. Powinieneś od razu po spuszczaniu tej fali rikolnąć się. Tym bardziej, że nie masz teleporta i wrócić jak najszybciej na linię. A ty teraz zostajesz i to już jest proszenie się o śmierć. To już jest się o śmierć. jakie ma miniony, tylko robi krystala. Okej, okay. tyle dobrze dla ciebie. I Jarwan jest blisko topo. Nawet jak tutaj przyjdzie ten Jarvan, to wiecie, to nie będzie znaczyło, że zostanie na topie było dobre. Bo walki 2v2 nie wygracie. Teraz nie masz żadnej kontroli linii, ale zaraz zobaczymy, jak ten gang wyjdzie. Będzie gankował Jarvan. Chyba nawet się na niego spojrzałeś, także nice. Dużo minionów mam Malphite No i Jarvan nie wchodzi. O. Dzięki. Ciekawe, czy dlatego nie wchodzi, że tak dużo jest minionów. Popatrz, jaka to jest. Jarvan ma w ogóle lowka. Okej, okay. czy ja tego nie zobaczyłem. O! Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Popatrz, w jak złej sytuacji postawiłeś się, nie używając Ricola wcześniej. Jesteś teraz całkowicie na łasce tego Malfajta. Jeżeli by Jarvan... Uh, jeżeli Jarvan byłby wyłapany, a ty byś wskoczył, tak jak teraz wskoczyłeś w malfajta, to po prostu byś zginął. Okej. Okay. Trochę ciężka sytuacja, wiesz, bo nie masz teleporta, nie recall'ałeś się w odpowiednim momencie. I co teraz możesz zrobić? Osobiście nie wiem, czy nie czekałbym na Emalfighta i nie próbowałbym wtedy tak chamsko przepuszować tej fali. Po prostu wbić z E, zabić te 3 miniony, o potem już się musisz rikolować. I recall. I faktycznie będziesz się wracał. To dobrze. Zaczynasz od Sheena, agresywne start. Ja zwykle jak Gram Jackson wola fade'a. ale. To może być personalna preferencja, albo... Albo nie wiem... Shin nie jest zły. Nie jest też zły w Malphite'a. Ok, i masz szósty level. Wstał znowu Ignite. Dobre. Malfight ma szósty level. Teraz... Zabić go nie będzie łatwo, z tego powodu, że w każdym momencie on może uciec swoją erką. A więc zastanówmy się, co możesz zrobić. Mało tego, jesteś podatny bardzo naganka. Bo jak przyjdzie, Kane, to nie oszukując się, jesteś martwy. Wybrałeś Shina zamiast Rabi Krystala i Longsworda, także nie masz dodatkowego zdrowia. Bardzo łatwo jest Cię zabić. A... No, to jest ciężka sytuacja. Szczerze mówiąc, myślę, że teraz niekoniecznie puszowanie jest najlepszą opcją. Bo jakikolwiek gang, naprawdę jakikolwiek gang i jesteś martwy, wystarczy, że Malfite wejdzie w zasięg w zwarciu do ciebie a, i zachowa rkę na twojego flesha. Jaki agresywny kontrol. Czekaj, czy. Tak na przyszłość. Jak stawiasz wardy, ze względu na to, że naturalnie mapa jest podzielona. Jakby ta strona jest wasza, ta strona jest przeciwników. Lepiej stawiać kontrola tutaj, a zwykłego wada tam. Dlatego, że e, przez tamte krzaki jest większa szansa, że przeciwnik będzie przechodził i zobaczy tego kontrola i go zniszczy, e, a na dodatek e, a na dodatek tutaj jest ci łatwiej swojego kontrola bronić. Jeżeli chodzi o wizję, wiesz, woli, wolałbyś wiedzieć, chyba, że przeciwnicy mają tutaj też wizję, a więc kontrol więcej ci da tutaj niż tam bo Jarvan raczej od twojej dżungli nie wejdzie, więc ten aspekt niszczenia że kontrol niszczy wykrywa wardy nie pomaga też teraz w tribuszu. nie masz na tyle dużej przewagi Ok, trafił cię Malphite z E więc nie szukamy walki i teraz jak minął efekt E, miałeś krótkie okienko to E ma mały cooldown, ja nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie jaki od razu powinieneś uruchomić podkę Mógłbyś się flashnąć. To jest, to jest... błąd, ale rozumiem, że mogłeś się bać. Malphite ma w tym momencie 90 zdrowia. To widać, że ma niecały jeden pasek. Twoje Q powinno go zabić, zwłaszcza, że masz WQ, więc powinieneś od razu biec w jego stronę. I... flash WQ. Przeżyłbyś jeden albo dwa autoataki tureta. Myślę, że dwa. Jak grasz z precyzją, może masz tą runę, która cię też leczy. To wtedy to byłby bezpieczny dive. Niestety malfight to jest o tyle ciężki przeciwnik, że jak go na chwilę zostawisz, no to popatrzcie. Już mu się. Już mu wbiła pasywa. Także bardzo ciężko jest go zabić, jeżeli nie wykorzystujesz tych krótkich okien, które masz. Rkował malfight erkował. Jak sytuacja w grze w ogóle? 5-2, kto jest nafidowany. LB ma fragi, ale nie ma last hitów. I na bocie padły fragi. Jest Kane i popatrz, gdyby to był zwykły wart, to Kane by go teraz nie zniszczył i miałbyś tam dalej wizję. Swoją drogą e, mogę też poruszyć temat Ignite'a, bo wziąłeś Ignite'a e, zamiast teleporta. Generalnie uważam, że na takim poziomie gold i tak dalej to jest dobre bo możesz spokojnie wygrać grę dominując linię eee, tylko że no tutaj nie udało ci się na razie zabezpieczyć tej przewagi więc można powiedzieć że jest tą samonerkę do przodu malfight i tutaj mała rada ode mnie jak grasz na malfighta i dostaniesz jego e no już tutaj dostałeś nie chcesz zaczynać z w Eee, zawsze chcesz używać tego auto atak resetu, jakim jest W, więc lepiej jest w niego wskoczyć. Na malfajta i tak chcesz, właśnie chcesz e, prowadzić jak najdłuższe wymiany, więc zawsze wskakujesz z Q, auto-atak dopiero W i tam dopiero kolejny auto-atak. A tutaj w ogóle to twoje W. Nie wiem, czy nie weszło na Q. On ci spowolnił, tak, ten auto-atak nawet nie wszedł. Wiele mniej damage'a przez to zrobiłeś. Też rzeczą, którą powinieneś robić w zasadzie teraz jest to, bo popatrz, nie wykorzystujesz swojej pasywy, tej zerki. Powinieneś liczyć autoataki. Na przykład, wiesz, czekajcie, bo jeden. To jest atak wzmocniony pasywu, tak? A... Dziwnie ona się chyba teraz naliczyła. Nie, dobrze, masz dwa i. Teraz powinieneś szukać okazji na to, żeby wskoczyć w malfajta, bo masz wzmocniony atak, który zada te. Nie wiem ile jest na pierwszym levelu de e, Więcej, e, ale powinieneś wykorzystywać pasywę tak samo jak wykorzystujesz W, czyli nabijasz dwa razy y, autoatak na minionach, Q w malfajta, autoatak wtedy jest wzmocniony i potem W, i potem jeszcze jeden może wrzucić autoatak. Inna sprawa, że teraz jest Kane, który jest na Twoim wardzie. Ale Kane jest dosyć daleko, a Malphite chyba nie ma ulta. Mimo ja wszystko musisz palić flesze. Zastanawiam się, czy te takie coś by zmieniły. Na pewno agro minionów tutaj sporo zmienia. No i wskoczyłeś idealnie w momencie, w którym wbił mu się pancerz. To jest, to jest trochę unlucky. Czy ty miałeś E? Tak się zastanawiam, nie miałeś. Okej. Okay. I to jest powód, dla którego przegrałeś, bo popatrz tutaj jest. Są dwa miniony, ale kanona możesz liczyć jako, nie wiem, trzy miniony yy, zasięgowe albo dwa. Kanony naprawdę dużo biją, także nie powinieneś skakiwać w Malfighta, jeżeli nie masz Counter Strike'a. Generalnie Jax jest bardzo dobrą postacią, zwłaszcza dla początkujących, dlatego że często ludzie nie biorą pod uwagę tego damage'a minionów. A Jacksa to nie obchodzi. Nawet mało tego. Zwiększa to jego damage jak o ile masz Counter strike a. To tutaj tego Counter Strike'a nie miałeś i trochę damage'a ci pewnie wklepał ten kanon. No, tam widać, że się dodają te 9 i 15 od kanona. W sumie te miniony zrobiły ci ponad 100 zdrowia. Okej, okay, recall. Dużo zgarnął twojej wieży? Tak się zastanawiam. Czy ja cofnąłem niechcący grę <gry> Czekajcie, gdzie my teraz jesteśmy? A tutaj byliśmy. Jak wracasz na linię? Niestety Malphite bardzo dużo playtów pozgarniał. Okej, okay. wyłapany. Nice. O, myślę, że w tym momencie możesz. Jak najszybciej puszować linię I tak Malphite zdąży Ale będziesz mógł sprawdzić Trebusza Przynajmniej czy ma kontrola Bo w tym momencie nie, nie jesteś w stanie spryzować linii tak, żeby Malphite coś stracił Uda ci się może... Playta? Nie, nie uda się OK, i co robimy? Wycofujesz się, popatrz, że chcesz czekać na miniony, a w tym czasie mogłeś spokojnie przejść do Trybusha. Nic, nic, nic Cię to nie kosztuje, nie ma żadnego ryzyka w tym zagraniu, a możesz sprawdzić, czy tam nie ma jakiegoś kontrolowarda. Czekanie tutaj nie jest w żaden sposób lepsze na Malphite'a, jak on bił te miniony. Okej, okay, jeden tak drugi i już mogłeś skakiwać w Malphite'a, jeżeli chciałeś. No tak wyglądało, jakbyś chciał grać agresywnie. Tutaj w ogóle nie widać tego Kana, nie? Nie masz wizji, ale też kamerę masz na sobie zlokowaną. I to jest pewien problem, bo gdybyś obserwował kamerą jakby tutaj obszar, gdyby kamera twoja tutaj był lewy górny róg, to widziałbyś wcześniej tego kena. Podoba mi się to, że cofnąłeś się na sunę. Nie Jarvan, nie wygracie 2v2. No i Jarvan ginie. Dobrze, że reagujesz. Nie uda mu się zabić. O, ale przeżył. Już Counter-Strike. Za późno. Udało wam się zabić, ale to było, to było późne. Już w, wiesz, w którym momencie mniej więcej będzie wyskakiwał Kane. Także powinieneś sporo wcześniej użyć tego Counter-Strike'a, żeby od razu go zastanować. Jeżeli on by tutaj miał. Flesza? I nie wiem, użyłby tego A i od razu się przeflaszował na drugą stronę ściany, to stracilibyście darmowego fraga. Okej, okay, Kane nie żyje, także nic ci nie grozi. Czas na jakąś, może, agresję. W ogóle nie wykorzystujesz tej pasywy. Myślę, że to jest. Może. Może tym Jaxem nie grasz za dużo. Jaka walka do końca? I ile zostaje HP gościowi? Popatrz. Dokładnie 50 gdybyś. Gdybyś wbił w dobrym momencie gdyby pierwszy autoatak był zerką. Bardzo możliwe, że byś tutaj zabił. Dobrze mówię. Nie jestem teraz pewien czy autoatak był z pasywą zerki czy nie. Wszystko działo się tak szybko. Okej, okay. ale tak czy inaczej, chcemy z tego jak najwięcej wyciągnąć. O, Jarvan, dobrze. Ok, e, 12 minuta, jak najszybciej powinniście puszować plate. Olać Olaś miniony. Ile wam się uda zgarnąć? Malphite nie ma Erki, czy ma? A, ja bym po to zgridował jeszcze, tak ci powiem. Nie wiem, czy ma fight ma Erkę, ale bardzo mało brakowało. Masz Trinitę, także Twój Power Spike. Myślę, że w tym momencie znowu jesteś w stanie walczyć z tym. Mogłeś go gonić. Zostawienie go. Ok, zostawię. No dawaj. A. Dlaczego mówię? No dawaj. Masz Trinitę. Od kiedy masz Fage'a, po zabiciu miniona, dostajesz 60 move'em speeda. To jest dużo. Tak naprawdę, jeżeli dobrze stajmingujesz dwa ataki, żeby mieć na trzecim pasywę i akurat tym drugim zabijesz miniona, spokojnie dogonisz tego malfighta, Wskoczysz na niego, masz stun'a, masz wszystko, masz flesha. Nawet jeżeli on yy, się wyfleszuje, to nie musisz się za nim fleszować, ale coś mu spalisz. Masz tutaj dużo pora do, do agresji. On ma połowę zdrowia. Mógłbyś naprawdę go zaorać nieźle. Masz przewagę minionów. Nie wiem tylko, czy ma rkę Malfite. A nawet zerką sam Malfite by ci nie zagroził. Uuu. Dobra reakcja, ale gdzie biegniesz teraz? Już jak zginęła MFK. Farma z mida. I push mid. Dobrze. Mógłbyś olać już tego topa i zgarnąć Mida za to. Popatrz, przez ten brak zdecydowania. Zabierz go? O, zdecydowanie za wcześnie, kiu. Nie, nie rzucasz kiu, jak ktoś jest zaraz obok ciebie. Mogłeś spokojnie rzucić samo E. Teraz akurat Malfight wyerkował, ale jeżeli nie miał berki, albo grałbyś na kogoś innego jestem pewien, że zagrałbyś w ten sam sposób. Bo nie sądzę, żebyś myślał o tym, że RK Marfite ma duży zasięg i dlatego wskoczę z Q, bo i tak mi się później nie przyda. Dlatego najpierw, jak możesz, lepiej podbyć z buta do kogoś, zastanować go, a Q zachować na jego mechanizm ucieczki. Inna sprawa, że ja bym na tego topa nie szedł, szczerze mówiąc, i bym wolał pushować mida po tym fragu na MFC. Okej, okay, masz kontrola. Kraba zgarni, No, zobaczyłeś kraba. Nie, nie zobaczyłeś. Nie masz co zrobić. Też znowu popatrz. Kręcisz się tak. Ten kontrol tutaj to jest coś, czego nie jesteś w stanie obronić. Także nie, nie stawiaj tutaj kontrolów. Eee, zwłaszcza, że zniszczyli tobie wieże. I no wtedy mapa się dzieli tak, że jakby strefa waszych wpływów to jest trochę coś takiego. Eee, Okej, okay, ale tak czy inaczej. Minione są dopiero tutaj. Widzisz, gdzie one są. A jeszcze przed chwilą były dalej. A widzisz, że jest krab. To jest moment, w którym spokojnie możesz tego kraba zgarnąć. Wiesz, darmowe złoto. Zabierasz się przeciwnemu junglerowi. Twój Jarvan jest i tak daleko. Autoatak, resety. Dobrze, tak jest. O, no, dobrze. Nie wyszło źle. Nice. I krab. Może nawet kwiatek jest do leczenia. No, kwiatka chyba nie ma. Postanawiam się, czy Mafet nie schodzi w twoją stronę. Bo nie ma Kane. Okej, okay. Dob dobrą drogę wybrałeś do wycofania się. Tutaj muszę cię pochwalić. Nie wiemy, gdzie jest Kane. Mógłby zachodzić nas. mówi nas. <grywa> wam się. Okej, okay. walka Jarvan. Czy Ty z Jarvanem jesteście mocniejsi niż Malphite z Kaynem? Raczej nie, ale jest niedaleko LeBlanc. Także je, możecie nawiązać tu walkę. Dobrze jest też Kayna trzymać w miejscach na mapie, gdzie jest widoczny. O, dobra, dawaj. Kain jest bardzo ważnym fragiem, bo ma Heralda, nie? Z może nawet spalicie mu go. oj. oj, oj. okej, okay, idzie fizz. To się może dla Was bardzo źle skończyć. O, ale zatrzyma. O, ale fizz. Wow, <ścoughs> strasznie na farcie. Czy fizz rzucał rkę w Ciebie? Tak, w ciebie. A potem przerzucił się na klona LeBlanc. Dużo farta w tej akcji. To wyszło tylko dlatego, że jesteście randomowo do przodu w itemach. LeBlanc na przykład jest trochę sfidowana. Tak się zastanawiam. Bo to była w ogóle bardzo dziwna akcja, wiecie? Okej, okay, ten Kane jest wyłapany, to rozumiem. Ale dlaczego było dalsze gonienie tutaj? Tu już powinieneś mocno pingować. Tak naprawdę jest nawet opcja, że biec na Fiza, zerkować jego rybę. Jak widzisz, dać specjalnie sforsować jego rybę. Sfleszować się, żeby ją ominąć i się bić z Fizem, żeby tylko nie dobiegł do twojego teamu. No tutaj lekko się przestraszyłeś. No ale to, 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 było, to byłaby ciężka decyzja, muszę przyznać. te jarki, Lekko późno użyłeś. Chyba już ten damage od Fiza nie był zredukowany. Może by cię to uratowało. No ale to jest. Gdybanie. Bardzo, bardzo ci ciągnie na tego topa. <taki> tak ci powiem. Nie wiem, czy na tym etapie gry już bym nie odpuścił. I nie próbowałbym puszować na przykład MIDA. Wiesz, puszując topa nic jakby nie osiągniesz. Na topie nie ma żadnych obiektów. A presja na innych liniach mogłaby się przydać. Dobrze, dobrze, dobrze. RKRK RKRK RK, Flash? Myślałem, że będziesz wyfleszowywał. Ten upadek Fiza mogłeś wyfleszować. Patrz, żebyś go zabił wtedy i przeżyłbyś prawdopodobnie. Albo mogłeś po prostu wyfleszować tutaj i uciekać. LeBlanc, jak baituje. Niestety, jeżeli chodzi o grę stopa, to ciężko jest coś doradzić na poziomie makro. Bo w momencie w którym wziąłeś Ignite'a, to stawiasz na dominowanie linii, prawda? I nie masz wtedy, wyłączasz się z zagrań na całej mapie. Nie masz jak zareagować na Drake'a, nie masz jak zgankować Bota tepekiem. A dlatego w tym filmie w zasadzie prawie w ogóle tego makro nie było, U RKE od razu! O nie, udało się? No, ty przeżyłeś, ale cały Twój team zginął. Zobaczmy to jeszcze raz. Rzucam ten r -kę. Od razu rzucasz RE to jest dobre. Nie wiem, czy tutaj nie powinieneś się flashnać i rzucić tego jednego auto-ataku. Na raz unikasz W-Kane'a. się na przykład tutaj. Auto-atak jeden w tą wymewkę. I... Masz odwrót, prawda? Nie wiesz na razie, gdzie jest Malphite. Zastanawiam się jakby to wyszło. Aha, chilnęła. Ale dalej wtedy mógłby się ugonić i zadawać jej damage. Prawdopodobnie by się zabi zabił albo zmusił do zerkowania Malfajta. Mm, tylko byś umarł. Ciężka decyzja. Powiem, że ja bym za nią pewnie sfraszował, już, jakbym się dał złapać. Dawaj! Wszystkich! Niszcz ich. Dobrze. Możesz to grać? O, pięknie. Nie wiem czemu ten Kane nie rzucił W. I jeszcze kampi. Patrzcie go. Czas się trochę odwrócić. Nie możesz cały czas walczyć, bo wtedy umrzesz. A w jaki sposób mogłeś tę walkę wygrać? Masz zaraz r masz zaraz E. Powinieneś grać na swoje cooldowny. O, do tego momentu wszystko jest dobrze. Ale teraz, biorąc pod uwagę, że wszystko masz na cooldownach, powinieneś się trochę wycofać i zobaczyć, jak zareaguje Malfight. Jest duża szansa, że on by za to, za to był wyszedł, żeby rzucić Q. I wtedy odpalasz już wszystko, co masz RE, QW i wskakujesz w niego, żeby go zbaitować. I prawdopodobnie on by to zrobił. Popatrz, że od razu był odwrócony w twoją stronę. I dostałeś dużo damage. Mhm. Mm of Shodzin. Piękny przedmiot. Patrzcie na to, jak ten Jarwan <laughs> nic nie robi. O Normal fight'a ciężko będzie zadawać damage jakiemuś Jarwanowi albo tobie. Ty masz trochę łatwiej, bo masz komquerora. Dobra. Na bocie nie ma żadnych obiektów. Widzisz, że przeciwnicy są zgrupowani. W zasadzie... To nie jest taki zły pomysł, żeby teraz mocno pushować tego topa. Tylko musisz to robić z zamiarem... E, faktycznie... Żeby to ci się opłacało, to nie wystarczy, że zgarniesz miniony. Musisz ściągnąć tam malfajta i go pilnować, żeby on e, nie nie zareagował tpekiem. Jeżeli Malphite pojawi się gdziekolwiek indziej na mapie, to wtedy puszujesz wieżę. Jeżeli Malphite jest tutaj na linii, to wtedy e, zgarniasz e, miniony i zgarniasz dżunglę górną przeciwników i w ten sposób wyrabiasz przewagę złota. Twój team dobrze sobie radzi. Także masz dużo farta. Jest duża szansa, że ten Malphite się tam pojawi, wiecie. I jest Malphite. Ok. I w tym momencie nic cię nie obchodzi, pokonamy. tylko puszujesz. Wieże. Jeżeli chodzi o ustawienie się, ee, to jest drobna rzecz, ale jak już masz tego Counter Strike'a, bijesz tylko wieże. Ustaw się tutaj, żeby zastonować wszystkie miniony. O tutaj konkretnie. Dzięki temu przeciwne miniony nie będą biły twoich minionów i trochę łatwiej będzie pusznąć. Dobra. Jeżeli przeciwnicy zgarną nawet te dwa turety tier 1, to i tak jest względnie warf. Okej, okay. To i tak jest względnie worth, dlatego że turety tier 1 są na tym etapie gry nie do obronienia. Ale popatrz. Widzisz tutaj Fiza. Widzisz tutaj Malfajta. I samą MFkę. Nawet jak będzie MFK z nic cię to nie obchodzi. Ty już masz Spear of Shojin. I masz więc możesz ich spokojnie ograć. Osobiście nie widzę tutaj sensu we wracaniu się. Próbowałbym zabić tą MFK, która wychodzi trochę daleko. Jest Kane. Myślę, że mógłbyś podjąć walkę 1v2. Jedyna rzecz, która, na którą musiałbyś uważać wtedy, to jest 2 a. A tak poza tym, to byś ich spokojnie sklikał. Dobra. Jakie kolejne może być zagranie wasze? Późna minuta jest. 24 minuta. To już jest powoli czas, kiedy będziecie chcieli robić wizję dookoła barona, a ty masz 200 zł, także tutaj przydałby się kontrol. Kontrola stawiasz na baronie. Zwykłego warda stawiasz albo tutaj. Czekajcie. Zwykłego warda stawiasz albo tutaj, albo tutaj, albo tutaj. Eee, tak, żeby mieć jak najwięcej wizji w tej części dżungli. Zwłaszcza jak jesteś Jaxem, to jest to ważne, dlatego, że Jax ma bardzo duży DPS i często możesz robić Barona... W... bardzo szybko. Zgarnąć go tak, że przeci przeciwnicy nawet się nie będą spodziewali. MFK jest wyłapana. Tak, to powinien być zdecydowanie Baron. Dobrze. <laughs> Dobrze. To powinien być Baron. Ale nie musicie tego barona kończyć. Możecie zacząć go robić, wciągnąć przeciwników, albo po prostu postawić kontrola i próbować. Przeciwnicy będą podchodzili tutaj, no, od tam. Bo wszyscy wiemy, że oni tam będą podchodzili, żeby stawiać wardy i tak dalej. I to jest moment, kiedy możecie próbować ich wyłapać. Nie wiem, co robi Sivir tak daleko. O, ale tragedia. Zostań tam uratuj ją. Powinieneś. Powinieneś nawet zostać troszeczkę dłużej. z, z Counter Strikiem. LB jest jednym z ważniejszych graczy w waszej drużynie. ją trzeba ratować. Dobra. Przeciwnicy nie mają resursów. I się rozdzielili. To jest kolejny błąd, bo są takie okna. Kiedy, kiedy możesz się po prostu wbić. Malphite nie ma erki. a ty masz tutaj trójkę swoich zawodników i wiesz, że Jarvan ma ulta. Spokojnie mógłbyś wskoczyć w blizkranka, zwłaszcza teraz, jak jest widoczny kain na mapie yy, i spróbować zabić albo Blitza, albo nawet ich dwójkę. Uu, wydaje mi się, że nie przeceniam tutaj jego temu nie wiem jakie statystyki czekajcie Jakie jakiej temy ma Sivir Jarvan tutaj pokazujesz na chwilę Sivir już powinna klepać trochę damage'a także myślę, że faktycznie wbicie się tam było opcją 3v3 powinniście wygrać biorąc pod uwagę że Malphite nie ma R'ki. Malphite wtedy jest tylko takim zmniejszeniem twojego damage'a Jako że tego nie zrobiliście, no to teraz musicie walczyć 4v3 Uu. Hmm. No i walczyliście nie na swoich warunkach. Niestety. Fajnie byłoby zobaczyć, co ci zrobiło tyle damage'a. Jakbyś kliknął, albo cofnę. Wydaje mi się, że byłeś scecekowany i cały damage poszedł zanim użyłeś arkę. Widzisz? Jeżeli wbiłbyś się wcześniej, jak mieliście walkę 3v3. Eee, to posługując się analogią, popatrz jak mało już przeciwnicy mają zdrowia. Blitzcrank chyba dostał tylko 2 turret hity. Gdyby nie było tego Kayna i mielibyście walkę 3v3, powinniście wtedy wygrać. A jako, że to przeciwnicy zainicjowali, to walczyliście całkiem na ich warunkach. LeBlanc się topnęła. O, może znajdzie jakiegoś fraga. Bardzo... cenne byłoby dla was zgarnięcie ich. Jaki to jest smog? Useless. Powinieneś lecieć teraz na Barona. Masz już kontrola, to jest dobre. Forsować jak najszybciej Barona. Okej, okay, no przeciwnicy się... Aha, nie możecie forsować Barona. Okej, okay, mój błąd, mój błąd. LeBlanc jest prawie bez zdrowia. Ja tego nie zauważyłem. Czy ona cały czas? Nie, ona się dała złapać teraz. Ona miała pełne, tylko dała się złapać. Okej, okay, to tłumaczę. To dlaczego jednak nie możecie robić, barona? Czy ona tam zginie? Generalnie umówmy się. Ten smok jest useless dla Was. Nic nie daje. Najlepsze jest to, że o tego useless smoka obie drużyny chciały walczyć tak bardzo że teraz macie darmowego Barona. Nie wiem, nie, ani moim zdaniem, ani z punktu widzenia waszego, ani z punktu widzenia przeciwników, walka o tego smoka nie miała sensu. Nikt od was nie korzysta z dodatkowego movement speeda. <laughs> Nikt z przeciwników nie korzysta z dodatkowego movement speeda. Jest bardzo mało postaci, które dobrze wykorzystują Cloud Drake'a. Uder, Hecarim, nie wiem. nic więcej nie przychodzi mi do głowy, co o czymś świadczy. Dodatkowy movement speed jest dobry, ale, ale nie tak dobry, żeby... ryzykować walkę z waszej strony i ze strony przeciwników, że strołujecie. Okej, okay, masz Steraka. Jesteś już naprawdę bardzo tanki. Postawiłeś gdzieś kontrola? Miałeś go w ekwipunku, a teraz nie masz. Tak się zastanawiam. Próbuję wejść, Daniel, w Twoją skórę. I co ja bym zrobił na Twoim miejscu? Bo jakoś, jakoś nie widzę cię, jakbyś. Jak stoisz z teamem, nie widzę tego, żebyś wskoczył w przeciwny team. Myślę, że tak naprawdę ta pozycja jest dobra. I że mógłbyś dzięki niej sflankować przeciwników, jeżeli wejdą na Waszą połowę mapy. Wiecie, za tą linię. Odrzucę tylko telefon. Dobra. Myślę, że mógłbyś stać tutaj i czekać na odpowiednią okazję, bo nie zainicjujesz frontalnie jako Jax. Z tego powodu, że Jax no, musi podejść. Jego inicjacje są takie dosyć oczywiste, więc korzystasz z elementu zaskoczenia. Z tego, że się pojawiasz w szakach. Przydałby się tak naprawdę. może czy... O, i popatrz, po prostu się dzieje. Wskacz, skacz na niego. O, tak. Okej. Okay. Nie grupujcie się, nie grupujcie się. Myśl o tym, co mają przeciwnicy. Mają Malphite'a i mają. To. MFK. Musicie stać w takich dystansach, żeby Malfight nie podrzucił więcej niż dwie osoby. O, tutaj. To jest. Czekaj, gdzie ty jesteś? Masz flesza. Nice. Zginęła MFK. Piękny ult Galia. Mmm. Super. Podoba mi się to, że biegniesz za Keina i olałeś Blitzkranka. Bardzo ładnie. Dlaczego się nie fleszujesz? Daniel! Daniel! Co to jest? Na następną grę tego flesza? Siomek. Zabicie Keina to jest super ważne. Okej, okay, ten flash jest trochę późny. Zabicie kajna jest super ważne. A Macie pół minuty 20 sekund do tej do, do MFki. To jest moment, w którym często ludzie popełniają błędne decyzje. I, I robią nie te obiekty, które należy. A pomyślmy, to wy powinniście zrobić. Macie cztery osoby do dyspozycji. Nie macie niestety junglera. Troszeczkę boli. Biorąc pod uwagę, że nie macie junglera. Myślę, że baron jest dobrym kolem. Czasami dobrze jest postać jedną osobę, żeby puszowała. Ale teraz baron jest w dobrym kolem. Tylko przeciw. No i twój team nie reaguje. No i to jest unlucky. No, czasem się dzieje kupa, teraz się stała kupa. Możecie zgarnąć inhiba. Inhib tak żeby zgarnąć cokolwiek. Dobrze, że w dobrym momencie się wycofałeś, nie czekałeś za długo. Inhibitor? Słuchajcie, często jest taka dyskusja: inhibitor czy baron, co jest lepsze? Ja myślę, że na niższym poziomie baron jest prawie zawsze lepszy, a na wyższym lepszy jest inhibitor, z tego względu, że inhibitora można wykorzystać, żeby zrobić barona za darmo, a nie zawsze barona można wykorzystać, żeby zrobić inhiba za darmo. Dobra, no macie zgarniętego tego Mida. Co tam kupiłeś? Widzę, że składasz się w kierunku Guardiana. Ok, build. No, powiedziałbym dosyć standardowy. Teraz musisz uważać, żeby nie dać się wyłapać. Ale jedyną osobą, która może cię wyłapać, jest Blitzkrank. MFK jest na bocie. Nie wiem, co ta MF tam robi. Nie wiem, dlaczego Twój team idzie w stronę dołu mapy. Co się dzieje? Co się dzieje w tym momencie? Ej, co wy robicie? <grymne> co to jest? Wszyscy są zgrupowani tutaj. Gdzie na mapie nic nie ma. Daniel, teraz to nie jest moment na to, żeby zgarnąć 6 milionów. Ja nie wiem. Bardzo jest to dla mnie dziwne. Przeciwnicy tak naprawdę robią lepszą rzecz, bo robią presję przynajmniej też na mnie dzieli na topie. Potrafię zrozumieć zagranie typu 1-1-3 bardziej. Bo Drake zaraz staje niż to, żebyście wszyscy tutaj byli teraz. i Przez pół minuty czekali na smoka. Malfet się teleportuje. O, i to zaraz koło ciebie. No i. Zostaliście pokarani. Myślę, że możesz to wygrać. Masz Q zaraz, nice. Dobra, Wybieraj dobrze cele, Fizz najpierw, bardzo ładnie. Widziałem to. Widziałem, że wybierałeś. Okej, okay, nice. Spełniłeś swoją rolę. Gdyby nie ty tutaj, to przegralibyście tę walkę. Mimo wszystko to rozłożenie na mapie, to było strasznie dziwne. Tak naprawdę przeciwnicy mogliby wam specjalnie oddać tego smoka, jakby w osób... wy w pięć osób się tam grupujecie, żeby zgarnąć barona. Wystarczyłoby, żeby zaczekali aż zaczniecie to robić i wtedy zrobili barona. Czy coś będzie ciekawego się działo jeszcze? O, <laughs> o dobrze. Nie możesz go pogonić? Możesz. Goń go. Goń go nie, goń, goń, goń. Bardzo ładnie. Popatrz, cała ta akcja wyszła z tego, że w złej pozycji był Fizz i że udało wam się go wyłapać. Nie grupujemy się, nie grupujemy się. Fizz najpierw? Dobrze. Okej. Okay. Nie musiałeś się wyfleszowywać, biorąc pod uwagę, że masz Guardiana. Dlaczego się wracasz? Żyje Malphite i Kane Czy to nie jest koniec gry? Aha. Inhip wstał. XD, XD. No nieźle. Ale już dopuszczała Alablanka. Dobra, ok, a uh, także tak. Dzisiaj było trochę więcej chwalenia. Ale. Powiem, powiem co dobrze robiłeś. Najpierw. Powiem ci, Daniel, że całkiem fajne było to, że nie tunelowałeś się w tych fightach i zmieniałeś swoje cele. To było spoko. Uh, całkiem. Często było tak, że faktycznie ty byłeś tą osobą, która zmieniała przebieg teamfightu. jak na przykład tutaj, gdzie twoja drużyna podjęła złą decyzję, żeby wszyscy. Wow, można na YouTube tak robić teraz. Czy mam. To jest full screen? Czekajcie. Na no, full screenie można przewijać. Ja, technologia. Okej. Okay, a... Takie... O czym ja mówiłem? O tej walce tutaj. Jak cała twoja drużyna skupiła się na dolnej stronie mapy? Myślę, że możesz o te... myśleć o grze. W różnych etapach, tak, że w Lejcie, jak pojawia się Baron, to powinniście bardziej się skupiać na tej stronie mapy. Nie powinniście w całą piątką iść tutaj i oddawać zupełnie kontroli. Eee, chociaż mieliście pewną wizję postawioną na baronie. Ale mimo wszystko to była słaba walka. I słuchajcie, nie można za bardzo być. Eee, Oceniać rzeczy przez, patrząc przez pryzmat rezultatu, przez pryzmat tego, jak one wyszły. Nie można tego robić dlatego, że jak zagrałbyś 10 takich gier, to na przykład ta, że udało Wam się z tej walki odwrócić, że udało Wam się to wygrać, to jest jedna z trzech na 10 wygranych gier. Z 3 na 10 wygranych tych walk. Co robiłeś źle? Mam wrażenie, że źle przeprowadzę. Nie wykorzystywałeś minionów w linii na Early, co jest bardzo ważne. Grasz z Ignite'em. Ta linia powinna być zdominowana. Nie wykorzystałeś tego Ignite'a i osobiście na taki pik jak Malphite brałbym teleporta. Ignite'a zachowałbym na linie typu takie, które są bardziej agresywne może nie agresywne takie, które są, gdzie twoi przeciwnicy mają dużo mniej zdrowia albo mają jakieś mechanizmy leczenia, na przykład jak Wladimir. Tutaj tego ignite a nie, wykorzystywałeś, nie wykorzystałeś i wykorzystanie minionów jest bardzo ważne, jak grasz z Ignite'em, dlatego, że jak grasz z Ignite'em, chcesz zabezpieczyć tą przewagę. Do tego wykorzystywanie auto-atak resetów z W, czasami tego nie robiłeś. Nie zawsze wykorzystywałeś r swoją, mówię tutaj o posywie, bo ładnie pamiętałeś o wykorzystywaniu jej aktywu. Co tam dalej? Czy coś było, tak się zastanawiam. Makro bardzo mało w tej grze omówiliśmy, dlatego że, no... Miałeś małą pulę zagrań, wiesz? Przez to, że grasz z Ignitem. Także to jest wtedy linia mocno nastawiona na dominację. Czy jest coś jeszcze? Tak się zastanawiam, czy o czymś zapomniałem. Chyba nie. Wybaczcie mi, jeżeli dzisiejszy odcinek jest yy, trochę mniej merytoryczny. Mam nadzieję, że nie jest, ale, ale taki czuję się trochę niespełniony po nagraniu, że więcej mogłem tutaj znaleźć, a może, może mi się nie udało. No nic, może z kolejnymi odcinkami będę więcej wyłapywał rzeczy. Jak macie jakieś rady dla Danielka, to piszcie w komentarzach. Jak macie jakieś rady dla mnie, to piszcie też w komentarzach. Przeczytam chętnie wszystkie. Na dzisiaj to tyle. Słyszymy się w kolejnych filmach. Peace.